Spośród kontrolowanych miast jedynie Kraków współpracował z policją w zakresie kontroli pojazdów pod kątem emisji spalin. Także jedynie w Krakowie podjęto dwukrotnie próby wprowadzenia stref czystego transportu. Jednak popełniono przy tym poważne błędy. Nie ustalono dokładnych granic stref, sposobu organizacji ruchu oraz nie przeprowadzono analizy kosztów i korzyści ich prowadzenia, co spowodowało fiasko tych zamierzeń.